I kolejny poniedziałek, kolejna Ptakofonia, 19.30, Andrzej Barć, dobry wieczór. Mamy najpiękniejszy czas w roku, chyba można powiedzieć, czyli maj. A skoro maj, to może wypad nawet wieczorem albo w weekend gdzieś poza Kraków, może by tak do Puszczy. Puszczynie Połomickiej. W końcu to właściwie rzut beretem. Można i samochodem, można komunikacją publiczną, no chyba że rowerem dla odważnych. No właśnie, a w związku z tym, że o Puszczynie Połomickiej mówię, jest ze mną dzisiaj pan Michał Wieciech, edukator leśny w Nadleśnictwie Niepołomice. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór panu, dobry wieczór słuchaczom. Porozmawiamy o tym, co zrobić, by nie zagubić się na tych licznych leśnych szlakach, ale też jak uniknąć mnóstwa samochodów przed leśnymi szlabanami. No co ma miejsce często podczas wiosennych i letnich weekendów. Wspomnimy też, jak się zachować, kiedy już w tym lesie się znajdziemy. Będzie co nieco o sytuacji pożarowej w lesie obecnie, a i też o żubrach. Ale na początek pytanie do mojego rozmówcy. Proszę powiedzieć, czym żyje teraz Puszcza Niepołomicka? Jakimi przejawami? Co się teraz dzieje? Dużo się dzieje, ponieważ mamy wiosnę, skończyliśmy wiosenne sadzenia drzew. Natomiast w przyrodzie można powiedzieć, że teraz jest dużo pyłu, ponieważ pylą różnego rodzaju drzewa i sosny, i świerki. Także ktoś, kto może ma troszeczkę kłopotów z oddychaniem i alergią, chwilkę jeszcze powinien poczekać. Natomiast dzisiaj nawet gdzieś tam w pracy, będąc w terenie, zostawiłem na skraju lasu samochód. Zrobił się cały żółty, nie od pyłu saharyjskiego, ale właśnie od tych pyłków, które przez wiatr są roznoszone na duże odległości. A jeśli chodzi o zwierzęta, co dzieje się teraz w tym świecie? Pojawiło się młode pokolenie, zarówno jeleni, saren, czyli są koźlaki, małe cielaki. To często spotykane przez turystów, ukryte gdzieś w krzakach czy trawach, to od razu apeluję, że prosimy ich nie ruszać, nie dotykać, gdyż te zwierzaki mają się całkiem dobrze, są pod opieką, nie pozostawione przez swoich rodziców. Po prostu łania czy koza sarny poszła na swój posiłek, potem się zaopiekuje młodzieżą. W sprawie ptaków, to już mamy całkiem sporo podlotów, w tym te ciekawsze, czyli chociażby podloty Puszczyka Uralskiego, które gdzieniegdzie w puszczy się spotyka. No i tutaj już zalecana ostrożność, ponieważ rodzice malucha są dość zaborczy i nawet nie zawahają się przed przepędzeniem człowieka, także trzeba się mieć na baczności. Najlepiej tą przyrodę obserwować z większej odległości, wtedy jest bez szkody dla przyrody, a z ciekawością dla nas. Dokładnie. A jeśli chodzi właśnie o podloty, to tak jeszcze szybko, myślę, że możemy ten temat poruszyć. Zaczął się czas właśnie wylotów tych młodych ptasich. I to się wiąże niestety z dużym problemem. Co roku państwo dostają telefony związane z właśnie podlotami. Co z nimi zrobić? Bo przecież biedny ptaszek siedzi na drodze, no i na pewno stała mu się jakaś krzywda. No i nie tylko telefony, otrzymujemy również zgłoszenia przez profil Nadleśnictwa na Facebooku i to niezależnie, czy mamy sobotę, niedzielę, czy zwykły tydzień roboczy. Rzeczywiście bardzo dużo osób to zgłasza. Najwięcej zgłoszeń mamy z tych skrajnych terenów, czyli jakieś parki czy skraj puszczy, bo jednak gdzieś tam bardziej w lesie te podloty są w miarę poukrywane, natomiast przydomowe ogródki czy chociażby młode kosy, które lada moment się też pojawią, no to będzie odwieczny temat, czy mu pomóc, czy od razu trzeba jechać z nim do azylu ptasiego. Najlepsze, co możemy zrobić z naszego punktu widzenia i też z punktu widzenia przyrody, zostawić je samemu sobie, a jeśli ktoś ma jakieś domowe zwierzaki, to po prostu zadbać, żeby te domowe zwierzaki nie miały kontaktu z podlotami, czyli koty w domu, psy na smyczy. Wtedy wszyscy będą bezpieczni. Mhm. Do kwestii podlotów powrócimy jeszcze w Ptakofonii, a tymczasem zostajemy w lesie. I tu chciałem zapytać, jak bezpiecznie to wszystko podziwiać, te dary lasu, które mamy, jak bezpiecznie właśnie dla mieszkańców lasu, ale też i dla samego siebie, czyli jak to rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, taki leśny savoir-vivre dla słuchaczy bym poprosił.
Zgadza się. No, po pierwsze, jakiekolwiek odwiedzanie lasu powinno wychodzić z założenia, po pierwsze, nie szkodzić. Czyli chcemy, żeby ten las dokładnie tak samo wyglądał przed naszą wizytą, jak i po naszej wizycie. Jest nawet taka dość tendencja międzynarodowa, nazywa się ona Leave No Trace, czyli nie pozostawiaj śladów, co oznacza, że oczywiście, no, mam nadzieję, że nikt ze słuchaczy nie zostawia gdzieś śmieci w lesie, ale również staramy się, żeby ta nasza obecność była jak najmniej uciążliwa. To znaczy, właśnie, wybieramy dojazd komunikacją publiczną. Akurat Puszcza Niepołomicka pod tym względem jest dobrze zlokalizowana, ponieważ można korzystać z usług linii kolejowych. No i są aż 4 stacje, które praktycznie w różnych miejscach tej puszczy nas potrafią wysadzić. Oczywiście na południu jej, ale jednak jest to całkiem dobra alternatywa, szybka, bez korków. No, jest też wiślana trasa rowerowa, że można podjechać na rowerze. I teraz tak, wybierając się, żeby być bezpiecznym, jak również nie utrudniać zarówno mieszkańcom lasu, jak i innym użytkownikom, no, zadbajmy o ten podstawowy ekwipunek, czyli jakieś drobne przekąski do plecaka, wszystko ze sobą później zabieramy, jakieś odpowiednie obuwie. Póki co, i tu jeszcze można się chwilę tym cieszyć, nie ma w Puszczy Niepołomickiej komarów. Nie ukrywam, że no, zapewne się to za jakiś czas zmieni i ta Puszcza Niepołomicka dość w te komary jest bogata, więc gdzieś już pod koniec czerwca trzeba będzie również zabrać ze sobą jakieś repelenty, odstraszacze na komary. Natomiast jak już ktoś pojedzie samochodem do lasu, bo stwierdzi, że w weekend zrobi sobie wypad, podjedzie w jakieś miejsca, to warto najpierw zaplanować sobie tą wycieczkę. Czyli, no, oczywiście spontaniczne wyjazdy też mają wiele uroku, ale jednak warto pomyśleć, czy koniecznie musimy jechać w te miejsca, w które również pojedzie 1/3 Krakowa na wycieczkę, tak. No bo wtedy trafimy w te najbliższe Niepołomic okolicy i tam jest tłoczno, czujemy się praktycznie jak na ulicy Floriańskiej w Krakowie. Tu pomocna może się okazać zarówno aplikacja Mobilny Bank Danych o Lasach, czyli taki leśny GPS, który można pobrać na swoje telefony, niezależnie czy się jest na Androidzie czy na iOSie, a także portal przygotowany przez Lasy Państwowe Czas w Las. Czyli jak czas w las, to wklikać w przeglądarkę internetową i na tym portalu znajdziemy wiele pomocnych informacji. Nie dość, że takie wstępne pomysły na wycieczkę, bo to zależy, co planujemy, tak? Dla aktywnych są jakieś ścieżki biegowe, są trasy rowerowe. Dla takich większych leniuchów jakieś delikatne trasy spacerowe. Jak ktoś jedzie większą grupą, no to też tam różne pomysły może znaleźć, a w samej Puszczy Niepołomickiej różne ciekawostki są do zobaczenia. Czy urokliwy czarny staw, czy inne mniejsze oczka wodne, czy jakieś skraje rezerwatów, bo tych rezerwatów w Puszczy Niepołomickiej mamy 6, przy czym tu od razu przypominam, że rezerwaty w Puszczy Niepołomickiej podziwiamy z okolic rezerwatów, do samego środka nie wchodzimy, gdyż nie ma wyznaczonych szlaków. Niestety zdarzają się nam przypadki, że ktoś tam sobie robi piesze wycieczki po środku. No, zazwyczaj kończy się to upomnieniem, ale może nawet czasami się skończyć nieprzyjemnością w postaci mandatu, a nie o to chodzi. I jak jedziemy też samochodem, to na portalu Czas w Las znajdziemy oznaczone miejsca postoju pojazdów, czyli te miejsca, gdzie można bezpiecznie, spokojnie i nie utrudniając ruchu pozostawić swój pojazd. Może nie jest ich wystarczająco dużo, bo jednak tych samochodów jest bardzo dużo, ale są tak przygotowane, że jednak no, ktoś, kto wybierze się troszkę wcześniej, bez problemu ten samochód pozostawi. I tu też proszę radiosłuchaczy, żeby jadąc do lasu, po pierwsze nie wjeżdżali nawet do lasu, jak droga wygląda wspaniale, bo wiele dróg leśnych w puszczy ma dość wysoki standard, z czego korzystają chociażby rowerzyści, ale to nie oznacza, że można po nich się poruszać samochodem. No a druga rzecz, jak już parkujemy samochód, to też nie zostawiajmy go przed tymi zielono-białymi szlabanami leśnymi, no bo tutaj już jednak jesteśmy mniej pobłażliwi, gdyż blokada takiego wyjazdu, na przykład w weekend, może utrudnić dotarcie służbom ratowniczym do poszkodowanych w lesie. No i tu już żartów nie ma, czy też może ograniczyć możliwość przejazdu straży pożarnej, no a też na kwestię zagrożenia pożarowego jesteśmy mocno wyczuleni. Jaki jest stan obecnie w lesie? Czy jest to zagrożenie pożarowe, czy nie mamy się aż tak bardzo czego obawiać? To znaczy tak, leśnicy od marca do końca września każdego roku prowadzą stały monitoring, to się nazywa określanie stopnia
zagrożenia pożarowego lasu. Polega to na badaniu wilgotności ściółki leśnej. Ten najgorszy taki czas, jeden z dwóch najgorszych okresów w roku mamy za sobą, czyli to wczesne przedwiośnie, kiedy w lesie jest sporo suchej, jeszcze zeszłorocznej roślinności zielnej, która bardzo łatwo się może zająć ogniem. Póki co jest zielono i kwieciście, nawet dość wilgotno, aczkolwiek ten pierwszy czy drugi stopień zagrożenia pożarowego nam się pojawia i tutaj obserwatorzy bacznie przez system kamer śledzą sklepienie nad Puszczą Niepołomicką, czy przypadkiem gdzieś jakiś dym nie pojawia. Również leśnicy pieszo czy samochodami patrolują tereny puszczy. Natomiast liczny ruch turystyczny ma swoje i wady, i zalety, bo wielką zaletą jest to, że każdy z turystów, który odwiedza Puszczę Niepołomicką, mamy z tego tytułu pewne doświadczenia, jest tymi takimi oczami też. W 2020 roku mieliśmy sytuację, gdy to właśnie turyści zgłosili początkowe zarzewie ognia w Puszczy Niepołomickiej, które się udało szybko ugasić. Natomiast niestety jest też druga strona medalu, że tutaj już jednak 90% pożarów, które powstają w lasach, niestety są spowodowane przez człowieka. Dlatego idąc do lasu lepiej pozostawić nałogi w innych miejscach, czyli nie palimy papierosów w lesie, tym bardziej nie grillujemy w lesie, bo zgodnie z przepisami prawa ogień można stosować w lesie w miejscach do tego wyznaczonych, czyli musi być jasna informacja, tu wolno palić ogniska, albo co najmniej 100 metrów od granicy lasu. Także i takie informacje też mamy w Banku Danych o Lasach, jeśli dobrze pamiętam. Tak, i w Banku Danych o Lasach, a przede wszystkim na portalu Czas w Las. Na portalu Czas w Las znajdziemy informacje, gdzie tam jest właśnie też taki skrót tego leśnego savoir-vivre, który, proszę Państwa, akurat polskie lasy są bardzo dobrze udostępniane każdemu, kto tylko ma ochotę po nich spacerować i zdecydowanie więcej nam wolno niż nie wolno, a to, co nie wolno, wynika po prostu z kwestii bezpieczeństwa i tego, żeby zapewnić i trwałość lasu, bezpieczeństwo jego mieszkańcom, ale też komfort tym, którzy odwiedzają. Więc raczej na głośne imprezy przy ognisku to nie do lasu, a na jakieś pole kempingowe z przeznaczoną do tego infrastrukturą. Na działkę na przykład, tak? Czy w ogrodzie? W siedzibie Państwa Nadleśnictwa znajduje się tak zwana Izba Leśna. Czy możemy ją zwiedzać indywidualnie, czy jest to oferta dla grup szkolnych? To znaczy, jest to oferta dla wszystkich, bo prowadząc zajęcia, to najmłodszy uczestnik zajęć miał 3 miesiące. On chyba nie za wiele pamięta. Najstarszy był ponad 100-latkiem i tutaj różne ciekawe dyskusje wynikły z tej wizyty. Natomiast jest ona otwarta, tutaj może nie do końca dobrze dla tych, którzy odpoczywają w weekend. Najczęściej otwarta jest w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Czasami organizujemy akcje typu wakacje w lesie, czy jakieś dni otwarte i wtedy również to wcześniej ogłaszamy na naszych stronach internetowych czy na social mediach, gdzie podajemy informację, że też będziemy na przykład czekać na odwiedzających. Natomiast jakby ktoś chciał przyjechać większą grupą, czy po prostu odwiedzić ze znajomymi w tygodniu, warto, żeby wcześniej zadzwonił i się umówił, bo zainteresowanie jest bardzo duże. I czasami można się spotkać z tym, że po prostu jest też inna grupa, a Izba Leśna jest urokliwa, ale nie tak wielka, żeby pomieścić wszystkich chętnych, którzy ją chcą odwiedzać. A przed pandemią, przed 2020 rokiem zdarzało się, że odwiedzają nawet 6 tysięcy osób rocznie, co na tak malutkie muzeum to jest jednak całkiem dobry wynik. W jakich godzinach można odwiedzać? Pracujemy od 7 do 15, więc wcześniej tam rezerwując sobie wybraną przez siebie godzinę, najlepiej skontaktować się, jak Państwo zadzwonicie na sekretariat nadleśnictwa, to najprawdopodobniej i tak za chwileczkę usłyszycie mój głos w słuchawce, bo to ja zajmuję się też zapisami na takie zwiedzanie. Wtedy ustalimy pewne szczegóły, które się po prostu przydadzą przy dalszym zwiedzaniu, a również studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjeżdżają chociażby na różnego rodzaju zajęcia terenowe do Puszczy Niepołomickiej, więc może też ktoś zagości u nas w ramach swoich ćwiczeń. Zapraszamy wszystkich, ale chciałem jeszcze też wspomnieć o ośrodku hodowli żubrów, który ma miejsce na terenie Puszczy Niepołomickiej i też, czy jest on dostępny dla zwiedzających? Ośrodek hodowli żubrów, który mamy w Puszczy Niepołomickiej już od dość długiego czasu, bo od 84 lat jego powstanie to rok 1938.
No, jednak nie do końca jest udostępniany do zwiedzania, gdyż pełni jedną ważną rolę. Jest po prostu takim bankiem żubra, czyli miejscem, gdzie w specjalny sposób traktujemy żubry, dbamy o to, żeby miał jak najlepszy spokój. No a niestety, no jednak tłumy ludzi, którzy na pewno chcieliby je zobaczyć, bo to piękne zwierzęta, tego spokoju by raczej nie zapewniły. Dodatkowo nie mamy odpowiedniej infrastruktury. I tutaj wszystkich, którzy chcą zobaczyć żubry, zachęcam do odwiedzenia na przykład zagrody pokazowej w Pszczynie czy w nadleśnictwie Kobiór, niedaleko Pszczyny, no raptem godzina 30 od Krakowa, bądź też już dalsza wyprawa to do kolegów z nadleśnictwa Stuposiany, Muczne, czyli Bieszczady. Tam są specjalnie przygotowane zagrody pokazowe, które są tak skonstruowane, że jak tylko przyjdziemy, to co najmniej ogon żubra zobaczymy. A jeśli chodzi o ośrodek hodowli żubrów w Niepołomicach, odwiedzając go dość często ze względu na zakres pracy, zdarza mi się, że jestem i nie widzę żubra, bo są gdzieś tam pochowane na dość sporym obszarze. Ale takiego żubra właśnie z Niepołomic możemy chyba zobaczyć na Facebooku Nadleśnictwa Niepołomice sprzed kilku dni. Zgadza się. Co niedzielę staram się wrzucać, właśnie z racji tego, że no nie można tak od po prostu przyjść i zobaczyć, a jednak te żubry ciekawią wiele osób, to już od ponad 3 lat prowadzę na Facebooku Nadleśnictwa taki cykl Niedziela z żubrami, gdzie wrzucam informacje, te wszystkie ciekawostki, które akurat się dzieją u naszych żubrów, czyli informujemy wszystkich, co tam u żubrów słychać, czy się pojawiły może jakieś młode żubry, bo to też będzie pewnie wielkie wydarzenie tej wiosny, że być może pojawią nam się młode kolejne żubry w Puszczy Niepołomickiej, o czym zapewne poinformujemy. Jeśli kogoś też bardziej na przykład te żubry interesują, to oprócz profilu Nadleśnictwa Niepołomice może też zerknąć na inny profil Lasów Państwowych Żubry Online, gdzie tam codziennie pojawiają się i filmy, i materiały, a w sezonie zimowym również transmisja online. Myślę, że wielu studentów, szczególnie w czasie sesji, spędza pewne godziny oglądając właśnie żubry, żeby sobie w jakiś sposób uprzyjemnić ten czas nauki. Mało tego, ja dodam, że dobrze odpocząć przy żubrze. Studenci chyba coś o tym wiedzą. No, troszeczkę chyba tu nam się mylą trochę żubry, ale powiedzmy wygląd gatunkowy jest jak najbardziej taki sam po łacinie bison bonasus i tego się trzymajmy. Tego się trzymajmy. Mówił pan, by jednak wziąć jakiś prowiant do lasu, by zaopatrzyć się w aplikację i poruszać się szlakami, bo no, mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, las wciąga. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Również. Do usłyszenia i do zobaczenia w lesie. Oczywiście. Moim gościem był pan Michał Wieciech, edukator leśny w Nadleśnictwie Niepołomice. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Ja ze swojej strony zachęcam do odwiedzania i obserwowania naszych social mediów ptakofoniowych, czyli Facebook, Instagram, to jest dla was. Tam pokazuję wiosenną przyrodę od strony dźwiękowej, ale też jest YouTube. Niedawno wleciał tam film wraz z szpakami, zresztą wleciał tymi szpakami jeszcze z początku kwietnia, kiedy one ochoczo i rozkosznie śpiewały. W tej chwili niedługo już będą wyprowadzać swoje młode. Później znowu nam pośpiewają, potem znowu będą młode, być może drugi lęk. Potem się przepierzą, będzie cisza i w sierpniu, wrześniu znowu nam pośpiewają, bo będą odlatywać. Ale za bardzo się zagalopowałem. Jeszcze cieszmy się majem. Andrzej Barć, dzięki za dzisiaj. A teraz, no cóż, czas w las.